To idę tu. Lida. Marek. Ania. Wojtek. Kamil. Teatr amatorski, który się nazywa Statua Memnona. Gdybym wiedział, że jestem ojcem, ale tego nigdy nie można być pewnym, a już wcale nie wesoło w lecie całe życie z jakimś obcym bachorem. To już pan Rokowicz i pan pastor sami powinni wiedzieć. Co z tego? Wynoś mi się stąd! Musi mnie pan wysłuchać, zanim się pan z nim zobaczy. A więc to chodzi o niego. Tak. No, jakie więc masz plany? Chcę, żeby została nauczycielką. Popatrz. Jeżeli zostanie starą panną, to nie będzie jej gorzej niż tym biedatom nauczycielom, którzy muszą dzielić swoje pensje z rodziną. A jeżeli jednak zdecyduje się wyjść za mąż, no to będzie mogła przecież wykorzystać swoje umiejętności w wychowywaniu własnych dzieci. No i powiedz, czy ja to sobie źle myślę? Mnie nie wystarcza, że ja dałem dziecku życie. Ja chcę mu jeszcze dać duszę. Tego ja nie rozumiem. Ale przecież mimo to można się jakoś pogodzić. Funkcjonujemy aktualnie w Benedyktyńskim Instytucie Kultury. Oczywiście generalnie nie jesteśmy jakąś sformalizowaną grupą, jest to grupa nieformalna całkowicie i te nasze spotkania mają taki charakter dosyć luźny. Od samego początku, z tego co słyszałem, to Ania jest, tak? Tak. Jaki początek był? Początek zaczęliśmy drugą częścią Dziadów. Cóż mogę powiedzieć o początku? Był trudny. Trudny, bardzo amatorski, ale to początek... To było zrobione na wyjeździe wakacyjnym. Tak, na wyjeździe wakacyjnym, a później stwierdziliśmy, że zrobimy coś większego i dłuższego. I wreszcie, co się stało? No. Wieczorami babunia przykręca lampę. I sadza mnie przy stole z piórem, grejku, kartką papieru. No i mówi, że duchy będą pisać. I ty mi będę nic o tym nie powiedziałaś? No tak, mi tatuś. Nie miałam odwagi. Bo babunia powiedziała, że jeśli komuś o tym powiem, no to duchy się zepszą. I to jest twoja ostateczna decyzja, tak? Tak. W takim razie postaram się ci w tym przeszkodzić. Najpierw to musiałabyś mi udowodnić, że nie jestem ojcem. Ale to wcale nie byłoby takie trudne. Chciałabym... Przestań! Wystarczy tylko podać imię i nazwisko prawdziwego ojca. Czas i miejsce urodzenia Bety. Kiedy urodziła się Beta? 3 lata! Przestań, bo inaczej! Co mi zrobisz? Panie rotmistrzu, muszę pana ostrzec, że pańskie myśli biegną w kierunku choroby. Niech pan nie używa słowa chorobliwy. Wie pan, że wszystkie kotły parowe eksplodują, gdy manometr wykazuje 100. Ale 100 nie jest tym samym dla każdego kotła. Jak to wygląda, to wspólne reżyserowanie? Znaczy, nie da się osiągnąć takiego efektu, że jakby każdy będzie miał równy wkład w tą reżyserię, ale no są osoby, które jakby nie wiadomo jakich przyczyn znają się bardziej, czy może po prostu mają lepszą pozycję w grupie i albo może ich uwagi są celne, no i dlatego jakby mają większy wkład w tą reżyserię. No też każdy na próbach, jak dzieci, czy mają jakąś sugestię. Każdy po prostu może swoje słowo powiedzieć, nie jest tak, że ktoś nie ma głosu. Stary wyborniczu, który mówisz w pieniądze o tym, że w sobie robi uczniów. Co to jest za list? Twój list, który piszesz do lekarza, że jesteś umysłowo chory. Spełniłeś swoją rolę jako mistyka.
odejść, bo nie chcesz zrozumieć, że mój rozum jest równie silny jak moja wola. Nie masz tutaj powiedzieć tego, co niesamowite źródło mocy, spontaniczności, która w nim jest. Wszystko to można znaleźć w książkach. A więc nie jestem wariatem. Nie do Boga, tylko do Ciebie.